Donald Tusk, to jest rzecz bez precedensu w naszej historii. Donald Tusk chce komisji śledczej w sprawie podsłuchów. Platforma Obywatelska chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy możliwych podsłuchów systemem Pegasus. Powoła też nadzwyczajną komisję w Senacie, poinformował podczas konferencji prasowej Donald Tusk. Wszyscy jesteśmy pod przygnębiającym wyrażeniem sytuacji z podsłuchami, z użyciem agresywnych narzędzi, które teoretycznie powinny służyć do walki z terroryzmem, a zostały, wszystko na to wskazuje, wykorzystane przez pisowiskie władze przeciwko opozycji, stwierdził Tusk. Istotą tego problemu jest sam fakt, że takich agresywnych narzędzi do podsłuchiwania, monitorowania ta władza użyła nie wobec przestępców, tylko wobec politycznych liderów opozycji, to jest to rzecz bez precedensu w naszej historii, mówił Donald Tusk podczas wtorkowej konferencji prasowej. Tusk zapowiedział, że PO będzie wnosiła o powołanie komisji śledczej. Przypomnijmy, że według amerykańskiej agencji AP, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowani w Polsce byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator Krzysztof Brejza, w czasie, gdy był szefem sztabu wyborczego Ko. Podkreśla się przy tym, że klientami stojącej za Pegasusem Izraelskie Insogro up są jednostki rządowe. W poniedziałek Bogdan Rymanowski zapytał prezydenta Andrzeja Dudę w internetowej dogrywce, gościa wydarzeń, w Interim.pl o doniesienia w sprawie użycia systemu Pegasus w Polsce. Od tego są parlamentarzyści, żeby te sprawy były wyjaśnione w parlamencie, powiedział prezydent. Na pytanie. Czy należy powołać komisję śledczą? Odpowiedział: Nie wykluczam, jeśli będzie taka decyzja posłów. Uważam, że jeżeli takie pojawiają się twierdzenia, to sprawa wymaga wyjaśnienia, zwłaszcza jeżeli tego typu twierdzenia dotyczą prokuratora, który prowadził jakąś sprawę. Zdumiewające były te informacje dla mnie, bo tak jak mówię, ja nigdy o tym nie słyszałem i nigdy też nie miałem żadnych dokumentów które o czymś takim mogłyby stanowić. W związku z powyższym uważam, że sprawę trzeba wyjaśnić, skoro takie twierdzenia są, zaznaczył Andrzej Duda. Powtarzam jeszcze raz. Jest chociażby w Sejmie komisja do spraw służb specjalnych, która, jeżeli są wątpliwości, w pierwszej kolejności mogłaby się tym zająć, dodał. Jarosław Kaczyński. Nie mam w tej sprawie dowodu o sprawę. Pytany był też Jarosław Kaczyński w rozmowie z redaktorem naczelnym interi.pl Piotrem Witwickim i dziennikarzem Polsatu Marcinem Fiołkiem. Nie wiem, co z tym Pegasusem. Dostałem pismo od dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, by wyjaśnić wątpliwości wokół rzekomego podsłuchu wobec Romana Giertycha. To się miało dziać w roku 2019, nie byłem wówczas wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, nie mam o tym większego pojęcia, mówił prezes PIS. Dodał: Nie mam w tej sprawie dowodu. Będzie posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, to ta sprawa wtedy stanie i poproszę o wyjaśnienia.